Cześć. W poprzedniej lekcji omawialiśmy pierwszą z kolekcji, czyli listę. W tej lekcji zajmiemy się kolejną kolekcją, czyli zbiorem lub po angielsku set. Czym się różnią i co mają wspólnego ze sobą te dwie kolekcje? Przede wszystkim set zawiera tylko unikalne elementy. Jeśli chcemy dodać drugi taki sam element, to zostanie to zignorowane. Set może też zawierać jeden element nul. Jeśli chodzi o kolejność elementów, to w liście była zachowana kolejność dodawania. W zbiorze nie mamy takiej gwarancji. Tak jak z listą, mamy kilka implementacji zbioru. Niektóre z nich gwarantują kolejność, inne nie, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Na zbiorach możemy wykonywać operacje dodawania, add, usuwania, remove, jednak tylko podając obiekt. Nie mamy tutaj indeksów. Możemy sprawdzić, czy kolekcja zawiera element metodą contains i pobrać rozmiar za pomocą metody size. Kiedy powinniśmy stosować sety? Przede wszystkim w momencie, gdy nie potrzebujemy przechowywać duplikatów lub idąc dalej, gdy chcemy mieć tylko unikalne elementy. Ponadto zbiór bardzo szybko potrafi sprawdzać, czy podany element znajduje się już w kolekcji. Najczęściej wykorzystywana implementacja zbioru to hashSet. Wykorzystują tablicę haszującą. Jak ona działa? Wyobraź sobie, że masz 1000 piłeczek ping-pongowych. Na każdej z nich jest zapisane słowo o długości od 1 do 10 liter. Masz też do dyspozycji 10 wiaderek. Twoim zadaniem jest znalezienie piłeczek z unikalnymi słowami. Ponumerujmy sobie wiaderka od 1 do 10. Teraz bierzesz kolejno każdą piłeczkę i liczysz ilość liter w słowie. Liczba ta określa numer wiaderka, do którego powinna trafić piłeczka. Jednak przed wrzuceniem jej tam sprawdzasz, czy w wiaderku już nie ma piłeczki z tym słowem. Dzięki temu, że masz podzielone piłeczki na wiaderka, możesz sprawdzić szybciej wszystkie piłeczki w wiaderku i znaleźć duplikaty wartości. Chyba, że trafi się tak, że każde słowo na piłeczce lub duża ich część będzie trafiała do tego samego wiaderka. Tablica haszująca działa właśnie w ten sposób. Na podstawie funkcji haszującej oblicza indeks w tablicy, gdzie powinien trafić obiekt. Naszą funkcją jest zliczanie ilości liter w słowie. Tablica może już zawierać obiekt na danym indeksie. W naszym przypadku tablica będzie mieć listę obiektów na każdym indeksie, więc możemy dodać obiekt do tej listy. Najpierw jednak sprawdzamy, czy lista nie zawiera już takiej wartości. Przechodzimy przez wszystkie elementy i porównujemy je za pomocą metody equals. Metodę equals już omawialiśmy. Tak samo każdy obiekt ma metodę hashCode. Domyślnie powinna ona zwrócić inną wartość dla każdego obiektu, nawet jeśli mają te same wartości w pola. Jeśli chcemy sprawdzić, czy dana wartość już istnieje w naszej tablicy, to funkcja powinna zwracać zawsze taką samą wartość dla tych samych wartości pól. Spróbujmy zaimplementować metodę hashCode dla przykładu, który opisywałem wcześniej. Naszą klasą będzie piłeczka ping-pongowa. Będzie ona zawierać jedno pole, jakim jest słowo. I dodajemy funkcję hashCode. Nasza funkcja zwraca integer, jakiś numer. Sprawdzamy, czy słowo nie jest nulem. Jeżeli nie, to zwracamy długość naszego słowa. Często na rozmowach rekrutacyjnych pada pytanie, jaki jest kontrakt lub zależność między metodą hashCode i equals. Jak wspomniałem wcześniej, gdy wiemy już, do jakiego kubełka ma trafić nasza piłeczka, to teraz przeglądamy, co mamy w kubełku i porównujemy za pomocą metody equals. Kontrakt lub zależność między tymi metodami jest taki, że dla każdej pary obiektów, dla których equals zwraca true, czyli są równe, metoda hashCode musi zwracać tę samą wartość. Jednak jeśli dla dwóch obiektów zwracana jest ta sama wartość z metody hashCode, nie oznacza to, że są one równe i equals zwróci true. Przykładowo mamy dwie piłeczki ze słowami lama i tama. HashCode zwróci dla nich wartość 4, bo mają po 4 litery, ale są to inne słowa, więc equals zwróci false. Dodajmy metodę equals do naszej klasy. Metoda equals została wygenerowana przez integer. Jak widzisz, porównuje ona dwa słowa.
Tak przygotowaną klasę z metodami equals i hashCode możemy teraz umieścić w naszym secie. W przykładzie z piłeczkami wspomniałem jeszcze o jednym przypadku, gdy wszystkie piłeczki będą miały słowa tej samej długości. Wtedy wszystkie trafią do jednego kubełka i wcale nam nie pomoże taki podział. Nasza metoda hashCode powinna równo dystrybuować piłeczki do różnych wiaderek. Możemy się tutaj wspomóc metodami już dostępnymi w Javie. Dodatkowo IntelliJ może nam pomóc wygenerować obie metody. OK, jak już wspomniałem, najczęściej używaną implementacją zbioru jest hashSet. Możemy go użyć w ten sposób. Jak widzisz, dodajemy słowo pies dwa razy, ale nasz set zignoruje drugie dodanie i zachowa tylko unikalną wartość. Mamy tylko trzy wartości w secie. Dodatkowo kolejność nie jest zachowana. Mysz, która była dodana jako druga, jest jak na indeksie zerowym. Kod na pierwszym, a pies na drugim. Zadanie dla Ciebie. Znajdź jakiś artykuł na dowolnej stronie z wiadomościami i policz unikalne słowa, które się w nim znajdują. Aby podzielić tekst na słowa, możesz użyć kodu. Split z podanym wyrażeniem regularnym podzieli nam artykuł na słowa, uwzględniając również polskie litery. W wyniku otrzymamy tablicę słów. Aby odczytać cały tekst z pliku, możesz użyć też kodu. Korzystając z klasy Files, readString, path i podajesz ścieżkę do pliku. Do dzieła. OK, gotowe? To zobacz, jak ja to rozwiązuję. Korzystam ze zbioru, ponieważ on przetrzymuje tylko unikalne słowa. Następnie muszę przejść po tablicy naszych słów i dodać je do naszego zbioru.
Moglibyśmy tutaj skorzystać po prostu ze stringów, ale skoro już mamy nasze ping-pong bole, to skorzystajmy z nich. Możemy jeszcze wypisać, ile jest nieunikalnych słów. Mam przygotowany tutaj jakiś artykuł z Onetu, który możemy liczyć słowa. W artykule jest 713 słów, z czego 422 jest unikalne. Możemy sobie też podglądać, jakie są te słowa. Aby to ułatwić, możemy sobie jeszcze dodać metodę toString do naszej klasy. To są nasze słowa i nasz set ze słowami. Okej. Okay. A co jeśli chcielibyśmy, aby nasz zbiór przechowywał posortowane wartości? Możemy do tego użyć zbioru drzewiastego, czyli treeset. Przechowuje on dane w drzewie binarnym, dzięki czemu są one od razu posortowane. Czym jest drzewo binarne? Jest to struktura danych, w której każdy wierzchołek przechowuje wartość większą od lewej gałęzi i mniejszą od prawej gałęzi. Zobacz przykład. Jako że jest to drzewo binarne, to każdy wierzchołek ma maksymalnie dwie gałęzie. W jaki sposób nam to pomaga? Jeśli wyszukujemy wartość w zbiorze, to zaczynamy od wierzchołka. Porównujemy wartość naszego elementu z wierzchołkiem. Jeśli jest większa, to idziemy do prawej gałęzi. Jeśli jest mniejsza, to do lewej. Jeśli jest równa, to jest nasz element. Powtarzamy tę czynność dla kolejnego wierzchołka, a znajdziemy element. Czy jeśli szukamy człowiek, porównujemy go z kotem, człowiek jest mniejszy, bo zaczyna się na C. To idziemy w lewą stronę. Porównujemy z foką. Znów człowiek jest mniejszy, więc znów idziemy w lewą stronę. Porównujemy z człowiekiem, jest on równy, czyli to jest nasz element. Dzięki temu nie musimy porównywać wszystkich elementów w zbiorze, tylko maksymalnie logarytm z ilości elementów. Jednak płacimy za to przy wstawianiu elementu, ponieważ musimy zbudować drzewo i je zrównoważyć tak, aby wszystkie gałęzie miały podobny rozmiar. Aby nasza klasa mogła być używana w treeset, musi ona implementować interfejs comparable lub musimy przekazać funkcję, która będzie porównywać elementy do konstruktora treesetu. Spróbujmy zaimplementować interfejs comparable w klasie ping-pong-ball. Interfejs ten mówi, że możemy porównywać nasze obiekty. Potrzebujemy metody compare. Przenieśmy sobie to nad metodę main. Jeżeli element jest mniejszy, powinniśmy zwrócić minus 1 lub wartość mniejszą od 0. Jeżeli element jest większy, wartość powinna być większa od 0 lub 1. Jeżeli elementy są równe, powinniśmy zwrócić 0. Operujemy na stringach, więc możemy wykorzystać wbudowaną metodę compareTo klasy string. Ona załatwi nam już zwracanie wartości. Teraz możemy użyć treeset zamiast hashSet.
Jeśli teraz uruchomimy program, to zobaczymy, że elementy w naszym secie będą posortowane. Najpierw są liczby, potem słowa na A, B, C i tak dalej. W aktualnej implementacji wielkie litery są przed małymi literami. Masz pomysł, jak to naprawić? Spróbuj to rozwiązać. Gotowe? To zobacz, jak ja to robię. Możemy zamienić wszystkie litery na małe. I to nam załatwi nasz problem. Zauważ, że wielkość liter zamieniamy tylko do porównania. Cały czas przechowujemy oryginalną pisownię tutaj. Inną popularną implementacją zbioru jest link hashSet. Działa on tak jak hashSet, z tą różnicą, że elementy w zbiorze są połączone jak w linked list. Dzięki temu zachowuje on kolejność wstawiania elementów. Zadanie dla Ciebie. Użyj linked hashSet i wypisz słowa z artykułu w takim samym porządku, jak występują po raz pierwszy w naszym tekście. Gotowe? To zobacz, jak to robię. Zamieniam treeSet na linked hashSet. I mogę teraz wypisać słowa. I słowa zostały wypisane, tak samo jak występują w artykule. To już wszystko w tej lekcji. Zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych lekcji. Wpadnij też na Instagrama, gdzie publikuję dodatkowe informacje. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!